Witam Państwa serdecznie po krótkiej przerwie. Telewizja w Polsce.pl i gorące pytania. A dzisiaj, drodzy Państwo, to pytanie brzmi tak: czy Polska zatrzyma szaleństwo klimatyczne? Będę o tym rozmawiała z moimi z Państwa gośćmi. Jest ze mną w studiu Oliver Pochwat. Witam. Także na łączach jest ze mną Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej. No cóż, drodzy panowie, wyśrubowane przez Unię Europejską i narzucane wszystkim krajom członkowskim limity CO2 budzą coraz więcej kontrowersji wielu krajów, a zwłaszcza w Polsce. Mogą doprowadzić również do te dyrektywy, do ograniczenia naszej wolności i prawa do własności samochodu. Polski rząd jasno wyraził swoje stanowisko w tej kwestii wobec tych destrukcyjnych działań urzędników unijnych dotyczących zakazu sprzedaży i rejestracji aut spalinowych po 35 roku, czyli już za 12 lat. Popatrzmy teraz na wypowiedź na Twitterze pana premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał tak: zakaz sprzedaży aut spalinowych po 35 roku to pomysł nie do zaakceptowania przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zrobimy wszystko, żeby ochronić polskie rodziny przed kolejnym pseudoekologicznym wymysłem bogatych krajów i biurokratów z Brukseli. Chcemy zielonej transformacji, która rozumie i wspiera kraje członkowskie, ale nie niszczy ich gospodarki i budżetu zwykłych obywateli. Panie Jacku, jasne stanowisko polskiego rządu. Czy mamy szansę jakkolwiek przekonać eurokratów, że jest to ścieżka, no, zgubna? Moim zdaniem nie mamy takich szans. Będziemy musieli ewentualnie jako Unia Europejska się sparzyć na tej i testować jakby całą rewolucję klimatyczną w ogniu, bo pęd tego świata europejskiego jest olbrzymi w tym właśnie kierunku. I trudno będzie w Polsce narzucić w tym momencie jakieś swoje zdanie. Niestety to jest z jednej strony też warto pamiętać, że jakby polska perspektywa jest zupełnie inna niż perspektywa większości krajów Unii Europejskiej. To jest trochę tak, że ta cała polityka klimatyczna u nas oczywiście na nas się odbija i jest to, i my słusznie ją traktujemy jako pewnie walkę z naszymi przewagami gospodarczymi, którą jest między innymi też tania energia z węgla i taka konstrukcja, a nie inna systemu w ogóle dostarczania energii i pewnie funkcjonowania gospodarki, ale to o polityce klimatycznej inaczej myślą w Unii Europejskiej. Oni z jednej strony ograniczają nasz wzrost i mówią nam, tak naprawdę zarządzają naszym budżetem i mówią nam, na co mamy wydawać pieniądze, a z drugiej strony, ponieważ w większości u nich te wyzwania są w większości mniejsze, no czynią z tej polityki klimatycznej formę, sposób na izolowanie się od reszty świata. No, widząc, że Europa jest starym kontynentem, którego znaczenie tak naprawdę upada, no próbują się, jak eurokraci, próbują wymyśleć jakiś taki złoty środek do tego, żeby się ochronić, i tym wymyślili tam ideę, bym powiedział, ochrony klimatu, no co jest dobrym pretekstem do tego, żeby blokować produkty, blokować jakieś tam inne z innych rynków, bym powiedział, czy tam poszczególne produkty, czy jakieś w zasadzie napływy gospodarcze. Tutaj wprost chodzi o po prostu o gospodarkę i to tak należy traktować. Tylko że problem jest taki, że
polityka klimatyczna uderza Polskę wprost. No właśnie, o co chodzi tak naprawdę z tą polityką klimatyczną? Tutaj mamy wyśrubowane normy w Unii Europejskiej, natomiast co, Chiny i reszta świata może zanieczyszczać tę naszą atmosferę i to jest w porządku? No nie, to nie jest w porządku. Panie redaktor, jeżeli byśmy chcieli właśnie rozmawiać o tej polityce klimatycznej Unii Europejskiej, musielibyśmy się cofnąć w czasie. Kilka lat temu Unia Europejska postanowiła, że będzie takim prymusem technologicznym. Przegoni Stany Zjednoczone, przegoni Chiny. No niestety się nie udało. Pojawiło się globalne ocieplenie, które od razu podkreślam jest. I nie ma co tego faktu negować, bo wiem, że bardzo często pojawiają się argumenty, że to jest negowane. Nie, ja tego nie neguję. I Unia Europejska, a dokładnie włodarze Unii Europejskiej postanowili, że będą tym prymusem, który te zmiany zatrzyma. Wizja jest bardzo słuszna, bardzo piękna, tylko pod jednym warunkiem, że to zrobi cały świat. A nie Unia Europejska, o któregoś dnia powie sobie, no my pokażemy światu, co zrobić, żeby zatrzymać globalne ocieplenie, a w tym czasie na przykład Chiny, Ameryka, Indie powiedzą, fajnie Europo, miło, że to robicie, może skorzystamy, może nie skorzystamy, ale na razie wyróbcie, a my słuchajcie, tutaj fabryki budujemy. I na tym to polega. I niestety włodarze Unii Europejskiej uparli się, że to zrobią, że chyba w pojedynkę uda się Europie zatrzymać zmiany klimatyczne i po prostu forsują, brzydko powiem, debilne i głupie po prostu przepisy, które paradoksalnie w jakimś stopniu rzeczywiście mogą się przysłużyć temu, że te zmiany będą mniej widoczne, ale Europa... Ale jakim kosztem? To jest raz, ale pani redaktor... No jak, gdzie Europa w porównaniu do Chin? Gdzie Europa w porównaniu do Indii? Gdzie Europa w porównaniu do Stanów Zjednoczonych? No to o czym my rozmawiamy? Troszeczkę to jest nie ta skala, nie ta liga. Panie Jacku, pan premier powiedział, że polityka klimatyczna ma służyć społeczeństwu, a nie społeczeństwo ma służyć polityce klimatycznej. Wszelkie ideologie odrzucamy. Powiedział także, że społeczeństwa same powinny decydować, kiedy i czym chcą jeździć. Czy pan zgadza się z tym zdaniem? Generalnie się oczywiście zgadzam. Problem polityki klimatycznej jest taki, że mamy dosyć dużo dowodów na to, że jest ona po pierwsze niespójna i że jej głównym motorem nie jest wcale ochrona klimatu, jak się mówi wszystkim, ale gospodarka. I to chociażby widać w jednym punkcie, tylko na naszym podwórku. No jaki sens ma w Polsce ładowanie pieniędzy w samochody elektryczne w momencie, kiedy i w ogóle zwiększanie poboru prądu. Wszystko teraz ma być na prąd. Taka jest najnowsza, mam wrażenie, najnowszy trend. No właśnie, zwłaszcza, że on jest tak drogi w tych czasach, tak? Co jest absurdem. Przede wszystkim tworzony jest w polskich warunkach z węgla, więc tak naprawdę przyczyniając się do zwiększenia jakby energochłonności naszego społeczeństwa, no doprowadzamy do tego, że tak naprawdę musimy więcej emitować, bo więcej tego węgla finalnie trzeba spalić, żeby i więcej wyemitować CO2 do atmosfery. Ale to tylko jeden przykład. Takich globalnych przykładów można by było szukać więcej, no chociażby patrząc na postępy technologiczne, tak? Chociażby nie wiem dlaczego z perspektywy, wyłączając perspektywę interesów i w ogóle jakby biznesową, to nie wiem dlaczego akurat rewolucja energetyczna światowa ma się rozpoczynać w Polsce i w bogatych krajach, a nie w tych biednych, które wiadomo, że będą za chwilę się rozwijały i problem będzie taki, jak mieszkańcy Afryki będą chcieli mieć ten sam standard życia jak Europejczycy, czyli będą chcieli mieć lodówki, pralki, klimatyzację i tak dalej, i tak dalej. No to czy nie powinniśmy najpierw pomóc im tam budować wiatraki, panele fotowoltaiczne i tak dalej,
żeby wyprzedzić niejako cały cykl technologiczny, tak jak zrobiliśmy chociażby na przykładzie telefonów, w rozwoju telefonii. Mało osób wie, że Afryka w ogóle nie zna telefonów działających na drut, takich stacjonarnych, no bo oni od razu mieli technologię komórkową. No a tymczasem w energetycznie najpierw muszą wybudować elektrownie węglowe i później dopiero je transformować na energię odnawialną. Mam wrażenie, że to jeszcze nam się wmawia, że to jest jakby korzystne i oczekiwane. No, tymczasem my musimy tutaj w Europie ładować ogromne środki, zamiast doczekać, aż te nasze elektrownie wszystkie dokończą żywota i dopiero postawić nowe. No to wydawałoby się, że to by było bardziej logiczne. No ale to nie chodzi o to, żeby ratować klimat, tylko chodzi o to, żeby robić olbrzymie biznesy. I takie mam wrażenie, no bo przecież te wszystkie ekologiczne historie są dla ludzi bogatych. No. Tesle są bardzo drogie. Jeżeli utrzyma Unia Europejska swoje takie zapędy i ten zakaz do 2035 roku, no to średniej klasy samochód będzie się zaczynał od 200 tysięcy złotych. No i stanie się dla większości z nas niestety nieosiągalnym luksusem, tak? No stanie się to nieosiągalnym luksusem, tak jak wiele innych rzeczy. Kto wie, może to jest też taki pomysł na politykę klimatyczną, żeby cały czas od nas wymagać kolejnych nakładów wydawania pieniędzy, tak żebyśmy odeszli od logiki konsumpcji. To też jest ciekawe, ale bo przecież każe nam się niemalże już co 2 lata zmieniać chociażby źródło ogrzewania, tak? Znaczy, panie Oliverze, technologia wchodzi i każda jest zdrowsza, tak. I na końcu się okazuje trująca. Panie Oliverze, w zasadzie dyrektywa unijna została przegłosowana, teoretycznie przynajmniej, a może i nawet praktycznie, za 12 lat nie będzie można już zarejestrować aut spalinowych, ale wydaje się, że Niemcy, których przemysł przede wszystkim w dużej mierze oparty jest właśnie na przemyśle samochodowym, zatrudniający ponad 100 tysięcy ludzi w tej branży i dający, przepraszam, 800 tysięcy osób, dający przychód roczny 411 miliardów euro. To są ogromne kwoty. Wydaje się, że trochę budzi się, że może za szybko ta zgoda została tutaj uchwalona. Czy jest szansa na jakiś odwrót, żeby po prostu tak gospodarczo w zasadzie nie niszczyć Europejczyków? Pani redaktor, powiem dość prosto i prawdziwie. To, że Unia Europejska jest pod dyktandem Niemiec czy Francji, to jest fakt oczywisty i nikt z tym nie dyskutuje. Ale to będą ogromne zwolnienia w sektorze samochodowym. Znaczy ja pani powiem, o co chodzi. Jeżeli Niemcy uznają, że im się to nie opłaca, to Unia Europejska zmieni swoją politykę. Dam pani prosty przykład. Jak przecież na dnie Bałtyku leżały niemiecko-rosyjskie rury, to przecież Unia Europejska postulowała, słusznie tutaj zaznaczę, wymianę kopciuchów, czyli pieców niskiej jakości, na piece gazowe. Ale jak się okazało, że jedna i druga rura jest niesprawna, no to już gaz się okazuje też jest trujący. I teraz Unia Europejska nam proponuje pompy ciepła. No cóż za zbieg okoliczności. Wydaje mi się, że właśnie to samo będziemy mieli w przypadku samochodów. Ktoś przeszarżował w Unii Europejskiej, wrzucił piąty bieg, że tak powiem. I jeżeli Niemcy przeliczą sobie wszystko doskonale 5 razy i wyjdzie, że jednak może być problem, że wdrażenie tej technologii produkowania samochodów elektrycznych w takich flagowych markach jak BMW czy Mercedes jest nieopłacalne, no to zaraz się okaże, że nagle nie, to tej firmy nie dotyczy, albo się pojawią jakieś nowe normy, zwłaszcza, że tych norm przecież już ile jest. Przecież
samochodach są montowane filtry DPF, jakieś płyny AdBlue i tak, tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Niemcom się to nie będzie opłacało, to będzie to zmienione. Jestem tego więcej pewien. I tutaj postawimy, drodzy państwo, kropkę. Będziemy się przyglądać temu wszystkiemu, co się dzieje w tej kwestii. A byli z nami Oliver Pochwat, TVMN, także Jacek Lidziniewicz z Gazety Polskiej. Dziękuję bardzo serdecznie panom i dziękuję państwu za uwagę.